Siłownia. Dla niektórych jest to po prostu hobby, a dla niektórych drugi dom. Ale z czym wszyscy możemy się zgodzić, to że każdy z nas widział typowe rodzaje osób właśnie w tym miejscu. Także nie przedłużając, przedstawię wam dzisiaj w stereotypowy sposób, prawdopodobnie także i was. Także bez obrazy, jedziemy. I zaczniemy sobie od rodzaju osoby, której po prostu jest coraz więcej. Ale nie ma co się dziwić, bo zaczynamy od fanów warszawskiego koksa. Michał jest ogromnym fanem popularnej grupy WK, a jego bogiem i największym idolem jest jego imiennik Michał Owczarzak. Ulubionym treningiem Michała jest system treningowy Góra-Dół, w którym głównym faktorem progresywnego przeładowania jest slogan JTCNW, czyli jebać tych, co nie wierzyli. Dzięki temu Michał jest w stanie rozwijać się w głównych bojach, ładuje potężne dawki bomby, a jego dieta opiera się na koncepcie IFM, czyli byle żeby makro się zgadzało. Chyba każdy z nas widział na siłowni fana warszawskiego koksa. Ich popularność i to, jak się rozwinęli, mocno wpłynęło na to, że w Polsce coraz więcej młodych osób trenuje. Także tutaj wielkie oklaski. Zaczęliśmy pozytywnie, przejdźmy teraz do bardziej negatywnego rodzaju. Obfitości dzisiejszych czasów, czyli optymalnego trenera. Piotrek, Piotruś, w skrócie podsumowując, ten rodzaj osobowości w fitnessowej społeczności jest to człowiek, który na braku cierpliwości i wiedzy bywalców siłowni buduje swoją markę i zyskuje sławę. Robi to ubierając zwykłe siłowniane przerzucanie żelastwa w książkowe profesorskie definicje. Uprawia swego rodzaju szamanizm. A ten szamanizm sprawia, że zwykły człowiek idący na siłownię po skonsumowaniu zbyt wielu treści takiego osobnika, zamiast nabrać motywacji i inspiracji do treningu, to prędzej wybierze się do biblioteki, żeby w podręczniku od biomechaniki sprawdzić, czy przysiad, to na pewno będzie dobre rozwiązanie, żeby rozbudować nogi. Także w odróżnieniu od Michała, Piotrek naprawdę może być groźny. Ale zostawmy Piotrka. Każdy z nas lubi powymądrzać się na temat treningu. No, God! Oh my God! Kolejnym typem osoby jest ktoś, kto uważa się za naprawdę unikalnego, innego niż wszyscy. Jest bardzo pewny siebie, chociaż nie w każdym aspekcie. Dlatego z przyjemnością przedstawiam chodząca reklama Gymsharka. Aleksander. Aleksander czuje się lepszy spośród wszystkich na siłowni z tego powodu, że jest on po prostu wkręcony w branżę fitness za granicą i ma wywalone na polskie podwórko. Wiecie, co mam na myśli? Tak jak gdy się było młodym i zamiast słuchać polskiego rapu EI czy TD, to był taki chłopak, co sobie słuchał 50 Centa czy Eminema i wiesz, czuł się taki lepszy, taki amerykański, do przodu. Oprócz tego idolem Aleksandra jest sam David Late, który jest ikoną fitness Instagrama, jednym z największych influencerów, jest prawdziwym bogiem estetyki. Natomiast mimo, że Aleksander jara się tym, że jest Team Ameryczka, Team Wielka Brytania, że w jego żyłach płynie Gymshark, a nie sportowa Polska, to ma jeden wielki problem. A jest nim body dysmorphia. Oh my God, bro. Naprawdę przewalona sprawa. Im więcej trenujesz, tym gorzej siebie postrzegasz. Także współczujemy Aleksandrowi. I mimo, że Aleksander nawala push-pull legs 6 razy w tygodniu, jak jego idole z Gymsharka, no to jego sylwetka niestety daleko odbiega od jego ideałów. Jego odwiecznym problemem jest to, że nie chce się za mocno zalać na masie, bo musi mieć odsłonięty kaloryfer na Instagrama, przez co jego sylwetka latami stoi w miejscu. Dobra, ale starczy już tej dziecinady. Czas się przenieść na poważną, dorosłą, ciemną stronę siłowni. Tu, gdzie kończy się beztroskość i czysta frajda, tu już nic nie jest takie, jak było wcześniej. Tutaj wszelki progres wiąże się z potwornymi wyrzeczeniami, problemami i poświęceniem. Witamy w świecie sterydów anabolicznych. Przedstawiam wam Mariusza. Siłownia to dla niego drugi dom. Środowisko, w którym się otacza, sprawiło, że Mariusz jest zawodowym kulturystą. Zajawka przerodziła się w pracę, a zabawa w wyrzeczenia i zdrowotne konsekwencje. Każdy dzień dla niego to jest walka o progres i o kolejne centymetry w obwodzie ramienia. Mimo problemów z chodzeniem, poprzez potężną masę mięśniową, Mariusz dalej katuje i stymuluje swoje mięśnie, zazwyczaj na maszynie Smitha, która pomaga mu utrzymać równowagę. Gdy Mariusz wchodzi na siłownię, każdy młody chłopak drży ze strachu. I ty również. Każdy ma nagle ostatnią serię na swojej stacji w... What are you doing? Nothing. Me? Just hanging around. Jedynym słusznym planem treningowym w jego przypadku to typowy bro split, który jako jedyny jest sprawić odpowiedni bodziec do wzrostu dla Mariusza, który musi przerzucać potężne kilogramy każdego tygodnia.
Mariuszowi należy się wielki szacunek za odwagę, determinację i pracę, w którą wkłada. W odróżnieniu od jego najlepszego kumpla, Dariusza. Dariusz, mimo że również bierze sterydy, to nie trenuje tak ciężko i dobrze jak Mariusz. I przeszedł na ciemną stronę po prostu z braku wiedzy. W pogoni za sylwetką jego przyjaciela Mariusza, Dariusz jest wiecznie sfrustrowany swoją sylwetką, co przelewa na osoby, które spotyka podczas treningów. Jest wiecznie nerwowy i na każdego wrogo się patrzy na siłowni, a po treningach wylewa swój żal i hejt w internecie. Buzuje w nim syntetyczny testosteron, który miał sprawić, że Dariusz będzie z siebie dumny, a jedynie jest wiecznym utrapieniem dla swojej partnerki Angeli, która ma już dosyć jego kulturystycznej zajawki. Dariusz już sam nie wie, czy warto dalej to wszystko ciągnąć. Jest mocno ulany, całe swoje życie spędza na masie ponad 5000 kalorii, przyjdzie odwalić trening klaty z bicem 2 razy w tygodniu, a w torbie treningowej już zamiast strzykawek z szejkiem proteinowym nosi 6 opak browarów. Ale zostawmy już Dariusza i przejdźmy do jego partnerki Angeli. Angela zdecydowała, że kończy związek z Dariuszem i sama się weźmie za przygodę z fitnessem. Brak atencji ze strony Dariusza sprawił, że Angela jest w siódmym niebie, po opublikowaniu kolejnych zdjęć z wypiętym tyłkiem i otrzymaniu ogromnej ilości polubień. Na poważnie wkręca się w branżę fitness i zaczyna publikować swoje treningi na TikToku, które jeszcze bardziej nakręcają jej zasięgi. Angela twierdzi, że nie lubi, gdy się inni na nią patrzą. Ale mimo to dalej nakłada najbardziej możliwie skąpy strój na siłownię. Jej ulubionym ćwiczeniem są hip thrusty, a plan treningowy składa się z 2 treningów w tygodniu dedykowanych pod rozwój pośladków i 3 dni treningowych pod zdjęcia i TikToki. I całą gromadkę, całe nasze uniwersum domknie nam Jakub. Typowy NPC siłowni, myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że ten typ osoby stanowi dobre 70% fitnessowej społeczności. Jakub chce, ale nie może. Z wielu rozmaitych powodów. Między innymi brak dyscypliny, słomiany zapał, słaby charakter, komfort, brak cierpliwości i zdolności do poświęceń. Jakuba bardzo łatwo możesz poznać na siłowni po jego ubiorze. W sumie po zachowaniu również. Zazwyczaj jest ubrany w koszulkę, którą ma na WF, przyszedł na siłownię, sam nie wie po co i kręci się tylko po maszynach, które nie są aktualnie zajęte. Trening zacznie typowo od 15 minut na bieżni, zanim wstąpi w niego odwaga do wejścia na strefę ciężarów. Dieta Jakuba to po prostu obiady przygotowywane przez jego rodziców, zagryzane drożdżówką w szkole, kanapkami z szynką na wieczór. Jakub ma przewałkowany cały istniejący content odnośnie treningu i diety, jednak kompletnie nie przekłada się to na jego sylwetkę.